Rozmawiamy z kolejną uczestniczką Paulińskich Dni Młodych, tym razem Dominika Wieczorek z... Grupy Łódzkiej, z Wieruszowa. Grupa Łódzka, Wieruszów. Dominiko, który raz jesteś na Paulińskich Dniach Młodych? Jestem już trzeci raz. Do tej pory byłaś gdzie? We Włodawie i w zeszłym roku w Częstochowie. Te zjazdy we Włodawie, Częstochowie, jak i Leśniowie, wcześniej i Krakowie, miały nieco inną formę niż w tym roku. Co jest wyjątkowego takiego od zjazdu w Brdowie? W tym roku w Brdowie jest forma Lekcjo Davida. Mamy więcej... Mamy więcej czasu na swoje przemyślenia przede wszystkim. Mamy możliwość skupienia się, dokładnego zrozumienia danego fragmentu, bo na każdy dzień mamy przepisany dany fragment z Biblii. Możemy to zinterpretować, porównać z własnym życiem, z własnymi przeżyciami. Co jeszcze? Jest na pewno więcej konferencji wspaniałego ojca Piotra. Właśnie przerwę ci, wtrącę. Ojciec Piotr Łoza jest prowadzącym w tym roku Paulińskie Dni Młodych, ojcem duchownym. Gdybyś mogła coś powiedzieć na temat jego duchowości, jak on się tutaj w tym wszystkim odnajduje? Oczywiście o to zapytamy jeszcze jego, ale jakie są twoje odczucia? No, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że w tym roku właśnie ojciec Piotr prowadzi nasze konferencje. Jest on na pewno niesamowitym duchownym. Przede wszystkim jego konferencje dużo wnoszą, przynajmniej dla mnie i na pewno mam wrażenie, że też dla wielu tutaj uczestników PDM-u. Ponadto, no myślę chyba, że to wszystko. To wszystko, to się wytnie. Za nami widzimy pole namiotowe, nieco teraz puste, ktoś by mógł pomyśleć, że tyle namiotów, a ludzi jak na lekarstwo. Musimy powiedzieć, że opustoszało, dlatego że część poszła grać w piłkę, a część poszła nad jezioro trochę się zrelaksować. A część jeszcze sobie tam leży na scenie, czego nasi widzowie nie mogą widzieć, ale o tym zapewniamy. Teraz ta część rekolekcyjna, te 3 dni, za chwilę ta druga część rekreacyjna. Czy coś już ci wiadomo, co nas czeka? Przyznam się szczerze, że wiem jedynie o jakichś wędrowaniach, a dokładnie to nie jestem zorientowana. Nie jesteś zorientowana, tego dowiemy się wszyscy. Doszły mnie słuchy, że dzisiaj takie ważne wydarzenie w Grupie Łódzkiej się odbyło. Podobno zostałaś szefem grupy, czy to prawda? Tak, to prawda. Od przyszłego roku będę animatorem Grupy Łódzkiej i z tego miejsca już zapraszam wszystkich na przyszły PDM. To jakie animator ma plany, takie expose na swoje nowe rządy? Expose jeszcze się przygotowuje. Wygłosi się. Jeszcze się dopiero wygłosi. Nie wiem, czy możemy to zdradzać. Za rok Paulińskie Dni Młodych mają się odbyć w Biechowie. Hasło jeszcze nie jest znane, ale gdybyś miała już teraz jakoś zachęcić, ja wiem, że jest dopiero połowa zjazdu, ale zachęcić tych, którzy nie są być może zdecydowani, czy mają przyjechać, czy nie, to... Zachęcam, bo warto tu być. Są niesamowici ludzie, jest niesamowita atmosfera i mi się wydaje, że dla każdego z uczestników ten PDM dużo wnosi. Może nie każdy się tak z tym odnosi, ale myślę, że warto i naprawdę zapraszam wszystkich. Sam na sam z Bogiem dla ciebie to? To sam na sam z Bogiem. Ale jak to odnajdujesz w swoim życiu? Gdzie to sam na sam z Bogiem najwyraźniej u ciebie się zarysowuje? Chyba w momentach, kiedy właśnie ja jestem sama, nie ma nikogo wokół mnie, kiedy mogę trochę pomyśleć, pomodlić się, kiedy mam spokój i ciszę, tak, to wtedy rzeczywiście jest sam na sam z Bogiem.
Jeszcze jedno pytanie, czy uważasz, że takie zjazdy, które odbywają się w głównej mierze na polu namiotowym, gdzieś przy naturze, są lepszą formą niż takie spędzone w budynku? Zdecydowanie, zdecydowanie lepszą. No, jak widać, no, jest tutaj spokój, ale jest też, kurczę, relaks. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę i tatę i takiego Piórkowskiego jednego. Pozdrawiamy.